I cześć, tak jak zwykle, kolejna część. Tym razem bawimy się wykresem funkcji wykładniczej i wartością bezwzględną. I tak, mam do narysowania taki wykres funkcji, czyli pierwsza rzecz, jaką robię, to rysuję y równa się 3 do x. Druga, robię z tego tą wartość bezwzględną i trzecia, przesuwam o ile? O 1 w dół. No to do działa. Mamy tutaj nasz wykres funkcji. Y równa się 3 do x. Żeby narysować wykres wartości bezwzględnej, spójrz tu. Co muszę zrobić? Usuwamy to, co jest z lewej strony, czyli to wygumować. Tego nie ma. Nie. I to, co jest z prawej, odbić na lewą. Czyli mam tutaj ten nasz wykres. To nie jest to samo. OK, to nie jest to samo. Więc tak, spójrz, mamy coś takiego. To, co było tu, odbiłam tu. A tego nie biorę w ogóle pod uwagę, nie ma tego. OK? I mówiłam, że kolejny krok to to, przenieść o 1 w dół, czyli każdy z tych punktów poszedł o 1 w dół. I ostatecznie otrzymaliśmy taki wykres. I to jest ten wykres funkcji y równa się. Oj, co ty robisz? Hej. Tak. I to jest tyle. Nic więcej tutaj nie trzeba. Jak widzisz, już trochę, mam nadzieję, że lepiej ci leży ten temat. Największy kłopot może być z wybraniem tych punktów. Zaznaczyć, bo jak już zaznaczysz sobie ten wykres, później odbijasz i o jeden w dół i tyle, i nic więcej. Jeśli masz problem z wykresami, to uzupełnij ten temat. Teraz tutaj wyskakują różne bardzo mądre rzeczy, przygotowane specjalnie dla ciebie, byś mogła lub mógł pokochać wykresy. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteś. Pa 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 pa